Kruk, kruk się nabia, kruk. O uruchomieniu cyfrowej emisji programów radia publicznego. Czyli dzisiaj wy Państwa w archiwum naszego radia, to KFM Eurocity, Kazarni, Baby, Ramstrum, Ekstra. Mamy też kruk. Krukową. Serdecznie Państwa pozdrawiamy. Bo od jakiegoś czasu są podejmowane próby cyfryzacji radia w Polsce. Jak to będzie dalej przebiegać? Jak Pani to ocenia? To trzeba przede wszystkim zaplanować ten proces. To jest jedną z podstawowych zarzutów Najwyższej Izby Kontroli. Nie, zresztą nie tylko, bo i we wcześniejszej debacie prowadzonej na ten temat jest brak strategii i planu do tego procesu. Bez tego nic się nie osiągnie. I tak, proszę Państwa, bo cyfryzacja radia w 2013 roku. My wiele rozmawialiśmy na temat cyfryzacji telewizji w radio, ale to nie można porównywać tych procesów, bo po pierwsze cyfryzacja telewizji miała taki deadline, określona przez regulatorów międzynarodowych, gdzie przestaje być chronione nadawania analogowe. To był 2015 rok i miała w naszym regionie świata konieczność przechodzenia na nadawanie cyfrowe. To po pierwsze, to po drugie z tego powodu, że było wiadomo, kiedy to się kończy, jednak uczestnicy tego procesu zdołali się w naszej mierze przygotować. Mówię o tym na przykład, że kupowaliśmy od nas telewizory cyfrowe, przystosowane do odbioru sygnału cyfrowego. Inaczej jest zupełnie z radiem. Nie ma takiego terminu. Cyfryzacja w Europie jest prowadzona już ponad 20 lat. I jeszcze nigdy nie wyłączono analogowego sygnału, co oznacza, że na przykład to najdłużej ten proces prowadzony w Wielkiej Brytanii, niektórzy mówią, że sukcesem, to jest ponad 20 lat, to proszę sobie wyobrazić, że nadawcy radiowi, nadający cyfrowo, muszą nadawać dwa sygnały, więc muszą i analogowo, czy cyfrowo, jak to jest podwójny koszt nadawania, bardzo obciążający nadawców, zdecydowanie przecież na rynku radiowym słabszy finansowo niż telewizyjnym. Także jest to proces bardzo skomplikowany. My rozmawialiśmy na ten temat w Sejmie, pytaliśmy najpierw ministra Boniego, ministra cyfryzacji, potem ministra Trzaskowskiego, były dwa posiedzenia komisji administracji cyfryzacji na ten temat. Wcześniej uważano, że radio robi błąd, jak Krajowa Rada Popierali, którzy wyszli ze Świątyni Bożej, odwrócili się tyłem do, proszę Państwa, ołtarza, do Świątyni Salomonowej i pokłonili się słońcu, księdze Ezechiela. O co tu chodzi? Chodzi tutaj o to, że dzisiaj ludzie też, proszę Państwa, oddają cześć nauce, ewolucji, temu, kto tam podpowie, prawda? W czasie, nie da ci ojciec, nie da ci matka, co da ci sąsiadka, nie idź do sąsiadki i nie słuchaj tego, co sąsiadka powie. Mów od siebie, śpiewajmy pieśni, śpiewajmy ko-ko-ko. Gdy noc zapada, jest ciemna, cicho się robi wokoło, góra razem z kogutem, rdaczą w publiku wesoło, ko-ko-ko, aha, a wieczór tam kruchoni. Najważniejsze, że jest tam przystanie. Na radiacji misji, kiedy tak spędzali tę nockę, wcale nie było to bajką, która szalinęła męża. Słuchaj, będziemy mieć jajko. Czy tych ludzi wieku emerytalnego, to są kwoty do niewyobrażalne do zapłacenia, te kwoty to 5000 złotych jest za trudno zapłacić. Ale jest tak 30 milionów, także nie dziwię się negatywnie ocenie Najwyższej Izby Kontroli tego procesu. Najwyższa Izba Kontroli zawsze negatywnie ocenia działalność. To przeważnie są jakieś elementy, także jest to poważna ocena. No i wyzwanie teraz dla nowego szefa radia, szefowej radia, dla rządu do opracowania tej strategii i zaniechanie wieloletnie poprzednie. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uważa, że taka cyfryzacja umożliwia emisję 18 programów zamiast jednego na jednej częstotliwości. Widzimy, że to by
żeby się spektrum stacji radiowych powiększyło. No to jest to, co jest największa, ta największa wartość cyfryzacji stacji radiowej, to właśnie ta efektywność wykorzystania tych fal radiowych. Najważniejsze, że jest to, że prowadzenie takiego procesu, no musi być przede wszystkim, jak to mówię.